Wydaje mi się, że to nie jest kwestia cech konkretnych, to jest kwestia przestawienia sobie pewnych rzeczy w głowie. Dlatego, że prowadzenie firmy wymaga pewnego nastawienia, choćby dlatego, żeby używać narzędzi. Bo w momencie, kiedy masz młotek, takiej analogii użyję, masz młotek i jesteś przeświadczony, że nie da się czegoś zrobić młotkiem, to nawet go nie podniesiesz i nie wbijesz. Ludzie na etacie zupełnie inaczej traktują firmę, współpracowników itd., itd. I bardzo często robią coś takiego, że replikują etap, czyli nie budują firmy, której celem podstawowym jest rosnąć i budować wartość, tylko budują firmę, w której oni się czują dobrze albo w której zajeżdżają się na śmierć, tylko dlatego, żeby ich klienci się czuli dobrze. Każdy z tych sposobów jest zły, więc będę się starał powiedzieć o pewnych rzeczach, które możemy sobie poprzestawiać w głowie. Myślę, że jest to ciężkie, wiesz co? To znaczy, że marketing jest nieodłączną częścią prowadzenia firmy. To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że jest mnóstwo ludzi, którzy zakładają firmy, dlatego że są dobrzy w robieniu czegoś. Czyli jeśli ja jestem świetny w pieczeniu ciasta, to mówię, ej, założę firmę, która zajmuje się pieczeniem ciasta. Problem polega na tym, że jeśli ja byłem świetnym pracownikiem, który piecze ciasto, ja się w ogóle nie zajmowałem sprzedażą tego ciasta. A to, że pieczesz dobre ciasto, ale nie potrafisz go sprzedać, jest prostą receptą na to, żeby twoja firma nie odniosła sukcesu. Więc uważam, że nie. Uważam, że w momencie, kiedy nie potrafisz sprzedawać, nie masz tego podstawowego zestawu kompetencji, to nie powinieneś zakładać firmy. Albo musisz się tego nauczyć uzupełnić, albo zatrudnić ludzi do tego. Uważam, że sztuczna inteligencja bez żadnego problemu jest w stanie stworzyć dobre, angażujące historie, dlatego że to, czego ja na przykład uczę ludzi, to jest to, że storytelling to są struktury. Czyli to nie jest kwestia tego tylko, że my mówimy, używamy języka, ale mówimy, używamy języka w określonych strukturach. I tak jak testowałem sobie różne LLM-y, czyli te duże modele językowe, one ogarniają te struktury. Jak każesz mu napisać bajkę, to on napisze bajkę i ta bajka jest całkiem niezła. Więc jasne, że nadal jeszcze mamy bardzo niewielką przewagę, w sensie ten kawałek takiej iskry Bożej, natchnienia czy czegokolwiek innego, jakbyśmy to nie nazwali, w niewielkiej części treści, którą produkujemy. Ale ta treść produkowana przez dzisiejszą sztuczną inteligencję uważam, że jest wystarczająco dobra do spełnienia większości celów.